Słuchajcie, kochani, to wideo chciałbym dedykować wszystkim osobom, które albo rozwaliły swojego drona, albo go zgubiły, bo wiedzą dokładnie, jakie to jest uczucie, jak się wraca do domu albo z niesprawną maszyną, albo bez maszyny. Ja miałem taką sytuację 5 razy, 3 razy moje drony zaginęły, 2 razy drony kolegów, ale za każdym razem znaleźliśmy te maszyny i w sumie zakończenie było szczęśliwe. I dzisiaj właśnie taki materiał, który no, wypadałoby obejrzeć, bo może wam uratować kilka tysięcy złotych. Wydaje się banalne parę punktów, na które trzeba zwrócić uwagę, ale serdecznie zapraszam was właśnie do tego materiału. Słuchajcie, ostatnie listy, które otrzymuję, no wyraźnie wskazują na to, że tracimy drony w różnych sytuacjach i parę takich sytuacji chciałbym powiedzieć, właśnie opisać teraz. Podstawowa sprawa to na pewno przygotowanie do lotu. Zanim jeszcze wyruszymy w powietrze, trzeba wziąć pod uwagę warunki, jakie panują w danym miejscu. Jaka to jest miejscówka, czy tam są jakieś przeszkody, na przykład woda albo gałęzie, linie energetyczne. Jak wygląda kierunek wiatru, o którym zaraz powiem, ale także czy nie mamy na przykład do czynienia z jakimiś przeszkodami, które mogą wlecieć w nas, typu na przykład ptaki albo reklamówka czy szmata, prawda? Wydaje się to takie nieprawdopodobne, ale jednak zdarzają się takie przypadki coraz częściej. Mówimy teraz o podstawowych rzeczach przed lotem w takim razie. Przed lotem warto przede wszystkim skalibrować kompas. Jeżeli nie kalibrujecie, nie macie takiego zwyczaju, warto się do tego przyzwyczaić i taki rytuał w sobie wyrobić, dlatego że kalibracja kompasu to jest podstawa stabilnego lotu i zwykle powinno się wykonywać kalibrację przed lotem. Jeżeli mamy już skalibrowany kompas, spokojnie czekamy na sygnał satelit. Dobrze jest, żebyśmy osiągnęli przynajmniej 12 satelit. W dronach DJI jest to dobrze widoczne, ile satelit mamy na bieżąco i zwykle przed startem należy poczekać, żeby było ich spokojnie z 12. Wtedy bezpieczny start zaliczymy. Jeżeli macie taką sytuację, że dron nie jest w stanie znaleźć tego sygnału z tak dużej ilości satelit, trzeba zmienić miejscówkę, wyjść w bardziej otwarty teren. Jeżeli ten sygnał jest bardzo słaby, na przykład 6-8 satelit, nie polecam startu w takich okolicznościach, bo może się okazać, że jednak mamy bardzo niestabilny lot i możemy wylądować na przeszkodzie. Zanim wystartujecie, uruchomcie silniki poprzez CSC, czyli z samych drążków i poczekajcie około 30 sekund do minuty. Szczególnie jeżeli mamy taką sytuację, że jest na przykład wysoka temperatura albo niska temperatura, wtedy albo wentylator powinien zacząć pracować i schłodzić nasz układ, albo baterie rozgrzejemy i wszystkie układy, które są zawarte w dronie, zostaną rozgrzane w ciągu tej, powiedzmy, minuty na wolnych obrotach. W tym czasie możemy spokojnie zaobserwować, jak wygląda praca samych silników i śmigieł, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma wibracji, ale także podejrzanych dźwięków i dopiero możemy startować. Warto przećwiczyć całą procedurę RTH, czyli Return to Home, ale także ustawić odpowiednią wartość wysokości powrotu do domu, tak żeby ta wysokość zagwarantowała nam przelot nad najwyższymi przeszkodami. Pamiętajcie też o przeszkodach, które wydają się pozornie niegroźne, ale przy dużych prędkościach, jeżeli jeszcze będziecie lecieli z wiatrem, a macie na przykład dużą jednostkę taką jak Inspire, może się okazać, że siłą bezwładności wlecimy w przeszkody już po wykonaniu manewru. Dlatego w takich przypadkach, jeżeli latacie dronem ciężkim, który jest podatny jeszcze na zabieranie przez wiatr, czyli dodatkowo wiatr jeszcze wzmaga jego prędkość, warto skontrować, czyli po odpuszczeniu drążków przechylamy drążki w drugą stronę i kontrujemy po to, żeby tą inercję wyciszyć, żeby nie wlecieć właśnie w przeszkodę. Decydując się na lot w danym terenie, warto sprawdzić też, czy w tym terenie nie występuje duża ilość ptaków, bo faktycznie ptaki w tym sezonie ciepłym to jest prawdziwa zmora i w centrach miast może się okazać, że macie naprawdę bardzo dużo gołębi lub innych ptaków typu jeżyki, które agresywnie podchodzą. Szczególnie Mavic Air czy Spark są narażone na takie ataki i faktycznie trzeba zastanowić się, co będziemy robili. Jeżeli macie bardzo dużo ptaków wokół siebie, trzeba gwałtownie się podnieść, najlepiej w trybie sportowym do góry, dlatego że ptaki mają najtrudniej z lotem w górę.
No i za każdym razem weźcie pod uwagę taki scenariusz, że na przykład reklamówka wpadnie nam w śmigła i cały dron spadnie, także weźcie pod uwagę, nad jakim miejscem jesteście, nad jakim miejscem wykonujecie przelot, czy manewry, czy fotografie, bo trzeba wziąć pod uwagę, że albo ptak, albo właśnie reklamówka na nas wpadnie. Pomimo, że nie ma wtedy naszej winy, konsekwencje ponosimy takiego zdarzenia i może się okazać, że na przykład nasz dron wyląduje na szybie samochodu, a samochód wjedzie w drugi samochód i dojdzie do kraksy czy kolizji. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli mamy takie sytuacje, to pamiętajcie o ubezpieczeniu OC i nawet jeżeli nie wykonujemy lotu komercyjnego, warto mieć ubezpieczenie OC i nawet jeżeli nie zarabiamy w danym momencie, latamy rekreacyjnie, warto się ubezpieczyć. Kolejna sprawa, o której warto pamiętać, słuchajcie, to jest siła wiatru i stan naładowania baterii. Dwie sprawy, dwa czynniki, które nie są w systemie DJI specjalnie aproksymowane, a mianowicie jeżeli polecimy z wiatrem powiedzmy 400 metrów, 300-400 metrów, a później chcemy na resztce, na tej pozostałej baterii, którą mamy typu 10% czy 15% wrócić, może się okazać, że wracamy bardzo, bardzo wolno i dlatego uwzględnijcie taką sytuację jak siła wiatru i też pojemność baterii, która pozostała do powrotu, bo może się okazać, że będzie bardzo ciężko wrócić z danego miejsca i do punktu bazowego. No i kolejna sprawa, słuchajcie, o której się rzadko mówi, jeżeli latamy na aplikacjach typu Litchi, gdzie nie mamy Find My Drone. W sumie powinniśmy przećwiczyć funkcjonalność właśnie Find My Drone już w takich warunkach spokojnych, terenowych podczas lotów ćwiczebnych, ale jeżeli latamy bez aplikacji DJI Go 4, czyli w jakiej sytuacji, kiedy na przykład mamy właśnie włączone Litchi, albo latamy Maviciem Air na goglach podpiętych po kablu, prawda, gogle DJI nie łączą się z Maviciem Air bezprzewodowo i tak dalej. W tego typu sytuacjach warto zastosować albo lokalizator, albo lampę stroboskopową, czy też nawet lampkę rowerową, którą pokazywałem w parę odcinków temu. Niby drobiazgi, ale jednak pozwolą nam na to, żeby drona odnaleźć. I pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Drona trzeba okleić naklejką z waszym numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem najlepiej. Dlatego, że jeżeli ktoś znajdzie, i tak w większości przypadków ludzie nie wiedzą, co z takim dronem zrobić, boją się go i nie wiedzą, jakie systemy taki dron posiada, a zwykle drony są kojarzone z high-techem, czyli z możliwością odnalezienia takich przedmiotów zdalnie, więc ludzie zwykle są skłonni do tego, żeby zwrócić drona. Jeżeli będzie tylko imię, nazwisko i numer telefonu, to są skłonni faktycznie do takiego zwrotu. Jeżeli stracicie drona, nie ma co załamywać rąk i nie ma co rezygnować z poszukiwań. Trzeba wydrukować ogłoszenie. Ja miałem jedną beznadziejną sytuację, kiedy po 2 tygodniach, słuchajcie, wydawało się, że dron już jest stracony. Wydrukowałem ogłoszenia i facet na drugi dzień do mnie zadzwonił, że znalazł Mavic Air. Także do przodu, słuchajcie, ja po 5, jestem jak Tommy Lee Jones ściganym, po 5 odnalezieniach drona wierzę w to, że każdą maszynę jesteśmy w stanie odnaleźć. Oczywiście są beznadziejne przypadki typu utonięcie drona, dlatego wtedy planując na przykład loty nad wodą, warto sobie kawałek styropianu czy zestaw do dowodowania ten styropianowy zafundować, bo przynajmniej mamy wrak, który jesteśmy na Kera, jesteśmy w stanie na DJI Care Refresh właśnie wymienić. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj zebrałem ten zakres materiału dla was. Mam nadzieję, że był pomocny i przede wszystkim, że pozwoli wam uchronić parę tysięcy złotych straty, potencjalnej straty w krytycznej sytuacji. Pamiętajcie, że nie trzeba rezygnować. Zapisujemy satelity, ćwiczymy RTH, ćwiczymy Find My Drone, planujemy, bierzemy pod uwagę warunki i przede wszystkim dokształcamy siebie, swoje doświadczenia. Słuchajcie, moja żona używa bardzo fajnego powiedzenia, które też czasami mi się kotwiczy, a mianowicie, jeżeli uważasz, że wiedza kosztuje, to spróbuj niewiedzy. I dlatego dzisiaj bardzo serdecznie polecam wam darmową cząstkę wiedzy, a mianowicie rozdział mojego kursu online Latam legalnie dronem bez świadectwa kwalifikacji. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Link do tego materiału jest pod filmem w opisie. Trzymajcie się i do kolejnego odcinku już wkrótce. Cześć!